posiedzenie komisji w dniu 25 lutego 2016 roku. Społeczno-gospodarczego, przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz Komisji Kultury i Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku. Witam serdecznie pana wójta, pana zastępcę, panią skarbnik, pana sekretarza, pracowników niektórych resortów urzędu gminy, państwa sołtysów i przybyłych mieszkańców zainteresowanych naszym punktem posiedzenia dzisiaj i wszystkich członków komisji. Proszę państwa, na podstawie listy obecności stwierdzam jej prawomocność. To chciałem zapytać, czy ktoś, proszę państwa, ma jakieś propozycje, jakichś nowych wniosków do porządku obrad? Nie widzę, tak bardziej daję pod głosowanie. Kto jest za przyjęcie porządku obrad? Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do punktu trzeciego. Omówienie prośby o udzielenie dotacji celowej na działalność placówki w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3. Dostaliśmy tutaj, proszę państwa, kopię pisma. Jest to żłobuś Przygoda Maluszka, klub dziecięcy pani Agaty Balcy, który mieści się w Bujakowie. Mamy w tym piśmie, że zaczęło działać w przedszkole, które liczy 12 maluszków. Żłobek, przepraszam. Tak, bardzo wielka różnica, tak? Tak. I proszę państwa, no i tutaj pani jako właściciel zwraca się z prośbą o możliwość dotacji z gminy. I daję to proszę państwa tutaj pod głosowanie. Po to dyskusję, dlaczego proszę państwa, bo jak wszyscy sobie zdajemy sprawę, troszeczkę w moim odczuciu jako przewodniczącego tej komisji jak najbardziej takiej placówce gmina w miarę możliwości coś powinna pomóc finansowo. Tylko że takie wnioski składamy do października, do nowego budżetu, prawda? Bo mamy budżet już nowy. I troszeczkę moje osobiste zdanie, że troszeczkę to pismo wpłynęło późno, proszę państwa. Ale daję to pod głosowanie. Kto w tym temacie chciał głosować? Nie było dyskusji, ja jestem takie pod dyskusji. Bo Romana jest. Zakręcony, przepraszam. Daję to dzisiaj, proszę państwa, pod dyskusję. Kto chciał w tym temacie, by zabrać głos, proszę państwa? Można panie przewodniczący? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Oczywiście, ja tutaj się zgodzę z wypowiedzią pana przewodniczącego, że jak najbardziej, jeżeli by była taka możliwość, powinniśmy wspierać taką działalność. No, jak najbardziej to chodzi o dzieci. Dzieci są teraz naszą przyszłością. W każdej formie powinny wspierać tego typu placówki. Raz, że to jest udogodnienie dla rodziców, że mogą wykwalifikowaną kadrą zostawić swoje dzieci. Ale no niestety, no tak jak mówię, no, budżet na ten rok już został uchwalony, pani też pewnie sobie doskonale zdaje, pani dyrektor. Jeżeli rada znajdzie jakieś środki, które można było przesunąć, to będzie możliwe. No, z tego co się orientowałem tak naprawdę, to nie są małe środki, tak? Tylko co patrzę na gminy, które dotują tego typu działania, chociaż pani pewnie też się orientuje, że gminy niezbyt chętnie się tym zajmują. Dlatego, że ustawa nie narzuca tego, prawda? To jest dobrowolność gminy. Ustawa ja mówi, że gminy mogą. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Dokładnie. Ja sobie zdaję z tego sprawę, po pierwsze, że to jest... My działamy już tak fizycznie od 1 lutego, mamy zgłoszenie do rejestru klubów dziecięcych i żłobków, więc ja już wiem, że takie sprawy, jeżeli chodzi o dotacje, to powinno być w ubiegłym roku, do października. Natomiast no, jeżeli by się jakiekolwiek pieniążki znalazły, to oczywiście każdy grosz na... I to też jest mała grupa dzieci, to też nie jest duża grupa, to jest tylko 12 dzieci. Natomiast zainteresowanie rzeczywiście jest duże i właściwie na dzień dzisiejszy, jak tam pisałam, to była 6 dzieci, dzisiaj mamy 8 i 4 jest pod znakiem zapytania, więc generalnie gdybyśmy mieli warunki na to, żeby utworzyć jeszcze jedną grupę, to jak najbardziej moglibyśmy i nawet podczas odbioru straży pożarnej, to straż właśnie nam tutaj sugerował, że może nie przebranżowić się właśnie z Fibroparku, skoro cały budynek spełnia wymogi, bo rzeczywiście spełnia, a jest takie zainteresowanie. No natomiast też chcielibyśmy troszeczkę, żeby ta nasza gmina była uatrakcyjniona przez no właściwie tutaj działające w tym obszarze jedyne takie centrum zabaw dla dzieci, które jest i całoroczne w środku i na zewnątrz. A to, że nasze żłobkowe dzieci, czy tam dzieci klubu dziecięcego mogą korzystać z tego wszystkiego i właśnie pod nadzorem no, kadry wykształconej w tym kierunku, no to na pewno jest to dla rodziców no, spokojna pomoc, spokojna praca. Na pewno cieszą się z tego, że coś takiego jest. Więc jeśli by się środki znalazły jeszcze w tym roku,
to jak najbardziej każdy tutaj, tak jak mówię, nawet ten drobny pieniążek to byłby znaczny, a jeśli nie, to na pewno będziemy kontynuować i cały czas jesteśmy, będziemy się rozwijać i myślę, że też w tym kierunku, żeby stworzyć jeszcze jeden oddział, może nie w tym budynku, ale w budynku obok, więc będziemy tutaj w tym kierunku na pewno chcieli już zostać tutaj. To sama ta lista, chciałem tylko dodać, jestem mężem, ale... Tak, tutaj małżony. Świadczy o tym, że jest duże zainteresowanie. Rodzice chcą wrócić do pracy, nie mają gdzie dzieci zostawić. W gminie Porąbka nie ma żłobka. Byliśmy sami zaskoczeni, że praktycznie jest tak duże zainteresowanie. W ciągu miesiąca mieliśmy listę pełną. No i jest chyba 8 czy 10 dzieci oczekujących w danym momencie. Jest to ludzie z chęcią podpisali, płacili PiS-owe, żeby od kwietnia dostać to miejsce, bo w kwietniu prawdopodobnie część tych dzieci pójdzie do przedszkoli we wrześniu, a miejsce to otworzy parę nowych miejsc. Nie? Także jesteśmy sami mile zaskoczeni, że jest takie duże zainteresowanie i mówiąc o tym, że po prostu rodzice są bardzo zadowoleni, że to są takie właśnie domowe warunki. To nie jest takie typowe przedszkole, jest to bardzo takie kameralne. Nie używamy tam pani, tylko są ciocie, wszystko. Także te dzieci naprawdę mają ten przejście z rodziny do przedszkola jest bardzo takie mało, no jakby powiedzieć, drastyczne dla dzieciaków. Nie? Zresztą tutaj Państwo byli, że na kontroli u nas, no myślę, że też tak z obowiązku, ale myślę, że Państwo byliście tak. Nie, no było bardzo przyjemne. Że było przyjemnie, że podobało się to, co na przykład ja osobiście mogę powiedzieć, z czego ogromnie się cieszę, to właśnie to, jakim zaufaniem rodzice nas obdarzyli. Jednak to jest punkt, który wszyscy wiedzieli, że tam jest figlopar, że jest centrum zabaw dla dzieci. Pojedynczo rodzice zostawiali u nas dzieci już dużo wcześniej, bo my również mamy w naszym PKD opiekę dzienną dzieci, w ogóle opiekę nad dziećmi, więc generalnie takie podrzucanie w cudzysłowie dzieci na zasadzie załatwienia spraw to już było od dawna, natomiast dzienną taką opiekę też wcześniej rodzice nam zostawiali z tym, że zabezpieczali posiłki, zabezpieczali wszystko, najgeneralnie na kilka godzin dziecko zostawało i później były zapytania, czy nie chcemy to bardziej jakoś tak formalnie zrobić, już przygotować miejsce takie stricte mieszkanko dla tych dzieciaków. No i w tym kierunku poszliśmy. I właściwie zaczynaliśmy, można powiedzieć, w zeszłym roku od jednej dziewczynki. Cały czas właściwie to nasze czesne, czy ta opłata miesięczna było na tym samym poziomie, zdając sobie sprawę z tego, że ta cena, czy ten koszt tego pobytu dziecka fizycznie jest znacznie wyższy, ale też nie mogliśmy, nie mając dotacji, a tutaj sąsiednie, no nawet przedszkola, też chcieliśmy być konkurencyjni, jeżeli chodzi o tą opłatę. Bo prywatne przedszkola to są w granicach 400 zł, 500 opłata miesięczna, gdzie otrzymują dotacje. My tak dla porównania mamy 500 zł czesnych, gdzie nie otrzymujemy i generalnie te środki, które są z czesnego są przeznaczane naprawdę na opłaty pracowników, opłaty mediów, no i catering, ponieważ mamy tutaj firmę cateringową, która z nami współpracuje. No i żeby tak usprawiedliwić to późne zgłoszenie, czy późniejsze, no po prostu musieliśmy podnieść kategorię tego poddasza do ZL2, co wymagało pracy. Powiedzmy te właśnie. Odmiany klasy, zmiany, te sprawy. Tak, cała automatyka i tak dalej. Także to były duże nakłady pieniężne. Wszystko zrobione. Praktycznie możemy nawet otworzyć dom starców tam, jak chcemy teraz. Także jesteśmy w dobrej takiej, dobrym takim, jak się mówi, sytuacji. W każdym razie, budynek jest przeznaczony na tą właśnie działalność. Także bardzo bylibyśmy, cieszylibyśmy się, gdybyście Państwo się przychylnie tutaj odnieśli do tego. No i mam nadzieję, że w ogóle nasza przygoda i nie tylko centrum zabaw, ale właśnie ta możliwość tutaj zostawienia dziecka i ta opieka żłobkowa, że będzie taka przychylna dla Państwa tutaj, że coś takiego jest w naszej drodze. To nie jest kwestia tego, czy to jest potrzebne, czy niepotrzebne, bo na pewno jest potrzebne, Rada to też by się rozumie doskonale. Jest kwestia znalezienia pieniędzy w tej chwili, tak jak mówię, budżet był uchwalony w zeszłym roku, więc tutaj jest temat budżetu. Na jedno pytanie już bym Pani odpowiedziała, bo chciałem zapytać, jaka jest kwota utrzymania jednego dziecka. Państwo mówicie 500 zł, no nie jest to jakaś wygórowana kwota rzeczywiście. Kolejna kwestia, która mi się teraz nasuwa, no to jest sprawa przedszkoli. Wiadomo, jakie teraz zawirowania są wokół tego tematu.
Też nie będziemy wiedzieć, ile dzieci zostanie, które pójdą do szkoły. No jest to teraz strasznie zamieszane w tym momencie, więc też nie będziemy wiedzieć, jak to wszystko wygląda. Jak najbardziej zgadzam się z tym wszystkim, co pani tutaj mówi, że jest to potrzebne. Wychodzicie naprzeciw rodzicom, którzy chcą taką placówkę mieć. Jak najbardziej oczywiście powinno to funkcjonować. Ja chciałem zapytać może jeszcze, czy pani dyrektor próbowała z jakichś innych źródeł otrzymać dofinansowanie, bo wiem, że jest taki projekt Maluj, jeśli się nie tak, pyta. Dokładnie, nawet dzwoniłam w tej sprawie. Niestety, jako że jestem na razie raczkująca tutaj w tym temacie, jeżeli chodzi o takie formalne rzeczy, jeżeli chodzi nawet o dotacje, to nawet 15 stycznia akurat dokładnie zadzwoniłam, bo to było 3 dni po terminie, kiedy można było składać wnioski właśnie do starostwa w Katowicach. I tam mi przekazano, że każda gmina otrzymuje takie informacje, jeżeli Maluj jest uruchomiony. No i też nawet dzwoniłam do gminy, ale pewno dlatego, że tutaj nie było takich potrzeb wcześniej, to akurat tutaj też nie było takiego zainteresowania tym, więc ja już nie miałam szansy na to startować, ale już pani mnie uprzedziła, że na pewno w grudniu mogę składać wniosek, więc na pewno będziemy. My wiemy, że ten rok musimy przeraczkować jakoś. A później będziemy się starać o to. Wiem, że tam są środki przeznaczone nie tylko na prowadzenie, ale również dotacje są na inwestycje. Więc tutaj, jeżeli będziemy chcieli kolejny oddział otwierać, a zakupiliśmy tam budynek obok przygody, więc tam będziemy chcieli coś takiego robić również, więc też będziemy się starać, na pewno. No ale tak jak mówię, to jest jeszcze daleka droga do tego. Znaczy tylko tyle, że ten program Maluch funkcjonuje już od kilku ładnych lat i on na pewno w perspektywie dalszej jest przewidziany do kontynuacji. Ja z ciekawości spojrzałam, ile w wojewoda śląski podmiotów uraczył tą dotacją. Jest ich około 100 i średnio po 200 zł na dziecko otrzymuje się dotacji, jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie, czyli pani 500. 137,50, bo już rozmawiałam właśnie tam z państwem, że było tylu chętnych, że początkowo miało być 400 zł od dziecka, ale że musieli podzielić środki według beneficjentów. I tak samo właśnie, bo to są tam programy podzielone na programy dotowania na moduły różne i jest na bieżące utrzymanie 200 zł na dziecko z groszem i również na inwestycje, więc jest to gra warta świeczki, no bo możliwości dotowania żłobka są praktycznie, no można powiedzieć, 4 możliwości, czyli wpłaty rodziców, ewentualna dotacja wedle zamożności samorządu, która jest nieobowiązkowa, ale może być podjęta, staranie się o środki rządowe Maluch i są też środki unijne, bo wiem, że żłobki też korzystają z programów unijnych, które na rok, do roku 2020 również przewidują takie możliwości, więc te źródła finansowania są bogatsze niż na przykład przedszkoli. O to chodzi. Tak, jeżeli chodzi o właśnie tego Malucha, to na pewno, tak jak mówię, tutaj wynikało to z naszej niewiedzy i z tego, że dopiero weszliśmy w ten temat. Zaczęliśmy od tego, żeby to zrobić, więc już nawet sam fakt w ogóle powstania tego, bo myślę, że to też jest istotne, to jest z tego, że po prostu ja osobiście kocham dzieci, kocham w ogóle to, co robię, więc to jest bardzo ważne i tutaj nie był ten punkt taki, że to będzie dobre źródło dochodu i teraz się poinformuje, gdzie są jakie dotacje, skąd te pieniądze uzyskać. No tylko tak jak sami Państwo wiecie, 12 dzieci razy 500 zł to czesne, plus 3 pracowników do opłaty, media, z catering i tak dalej, no to wiadomo, że te koszty przekraczają, więc nawet samo to, że tutaj ta inwestycja w te wszystkie systemy i oddymiające i przygotowanie całego tego miejsca, to też była duża inwestycja, więc to nie było tak zaczęte od dotacji, ile pieniędzy dostanę, tylko najpierw to zrobię, a później będę po kolei informować się ewentualnie, jak mogę pozyskać, żeby to czesne utrzymać na tym poziomie, a żeby było mnie stać na prowadzenie tego. Dziękuję. Tak, większe inwestycje z naszych własnych oszczędności, także tutaj orientowaliśmy się w unijnych dotacjach, które są dość skomplikowane. Wierzcie Państwo, że gminy też muszą się kopać z wnioskami unijnymi. Taka prośba. Bo my tam próbowaliśmy coś w ogóle przeczytać, ale nie to jest skomplikowane. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie chciałem, bo mówimy tutaj o kosztach, o utrzymaniu i tak dalej, żeby to nie zabrzmiało, że wchodzę w kompetencje pani dyrektor,
Ale chciałem zapytać, bo mamy tutaj informację, że jest pod opieką 12 maluszków i 5 oczekujących, tak? 8 w tej chwili jest. Znaczy, no ja patrzę na pismo, które otrzymaliśmy, prawda? Więc chciałem zapytać, bo jeżeli się nie mylę, ustawa mówi, że jeden opiekun jest na 9 dzieci, prawda? Jeżeli chodzi o żłobki i kluby dziecięce. To nie mówię o Pani, która jest inną instytucją zupełnie tutaj. Natomiast 9, więc... Nie wiem, czy warunki lokalowe, czy jakiś inny powód jest, że jest 12, 5, 5 oczekujących, czy... Bo optymalnie by było podwoić tą dziewiątkę, prawda? 9, 18, wtedy dwóch opiekunów, koszty opiekunów i tak dalej. Jeśli chodzi tutaj o opiekunów, to jest 8 dzieci rzeczywiście według tego przepisu na jedno dziecko, ale na 8 dzieci jeden opiekun. Tak. Natomiast tak jak tutaj panią nawet na kontroli powiedziałam, jak dla mnie, jeżeli chodzi o liczbę dzieci, 8 takich maluszków na jedną panią, to jest nierealne. To jest coś, co jest... Jak dla mnie, tutaj też właśnie od strony strażaka było to pytanie. A dlaczego pani nie weźmie nawet 18? Przecież ma pani warunki, ale to nie o to chodzi dla mnie. Ja nie chcę technicznej przełowalni, żeby dziecko poukładać jednego do końca, drugiego do fotelika i unieruchomić, bo rzeczywiście to będzie taka techniczna przełowalna, że nic mu się nie stanie, no ale generalnie dla mnie to nie będzie rozwój, więc tutaj... Nawet jakby można było zrobić takie dni otwarte, czy nawet mamy monitoring, żeby zobaczyć, jak to fizycznie wygląda, to rzeczywiście te dwie panie, które są z dwunastką, no, a trzecia ta pani to faktycznie jest do głównie dezynfekcji, pomocy, sprzątania, taka techniczna bardziej osoba, to ma sens, więc ja bym mogła wziąć tą piątkę, ale po prostu nie o to mi chodzi. Myślę, że rodziców też nie o to, w tej grupie wiekowej oczywiście, nie o to by chodziło. Ja mam jeszcze taką, no mimo, że wniosek wyłożył klub dziecięcy, to państwo muszą uchwałę jakby skonstruować całościowo i w tej uchwale muszą się znaleźć i żłobki, i kluby dziecięce, i państwo jakby środki muszą zabezpieczyć, bo jeżeli się pojawi żłobek lub inny klub dziecięcy, to środki muszą być na to. Także nie, trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie jest dedykowana, że po prostu państwo sobie wyliczą, ile tam jeżeli już uchwała zostanie podjęta, to nie może być takiej opcji, że z powodu braku środków dziękujemy, nie przekazujemy, tylko już te środki muszą być zabezpieczone. To trzeba pamiętać przy kontynuowaniu. Dlatego poddaję pod dyskusję państwu do przemyślenia. Jeszcze może jedno tak ciekawe pytanie, czy to są dzieci z terenu naszej gminy, czy z innej gminy? Wie pan co, tutaj jest kilkoro dzieci spoza naszej gminy. Bo tutaj, jeżeli podejmiemy uchwałę, to nie ogranicza tego na dzieci. Nie wolno nasze, bo musimy wszystkim dzieciom, tak. to musi być jasne. Wydaje mi się, że nie na dziecko konkretnie. Konkretnie na dziecko, czy to jest nasze gminy? Konkretnie mamy jedno dziecko z Bielska, to co spoza gminy z Bielska i ze Zagórnika dziewczynka. Więc to są te dzieciaczki, które są spoza, ale nawet to świadczy, że z Bielska państwo przywożą, gdzie pani pracuje w kozach, no tak. No też troszkę nie po drodze, a w zeszłym roku, no co już wtedy jeszcze nie było klubu dziecięcego, no ale mieliśmy opiekę, to państwo z Bulowic przywozili z Kent, więc no, zresztą też mamy klientów akurat w Figloparku z Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie akurat tam, w Kalwarii, ci państwo też prowadzą żłobek i osoby z Krakowa przywożą dzieci, także no, samo właśnie to świadczy o tym, że rzeczywiście tutaj nawet nie ma znaczenia rodzic, który jedzie z dziecko 25 km, jakie są te warunki. Jest sprawa taka, że nie wolno odmówić dotowania dziecku z nie naszej gminy, ponieważ no nawet gdyby takie zapisy w uchwale próbowały się pojawić, to nadzór oczywiście nas to odrzuci. I jeszcze przy okazji, no to sprawa jest tutaj inna niż z przedszkolami, bo jeżeli my mamy obce dzieci, to my sobie możemy żądać od ościennych gmin na przykład zwrotu dotacji, natomiast przy żłobkach nie mamy takiego prawa. Dziękuję bardzo. Ja udzielę głosu, że po zapomnę później. Czyli państwo, jak słyszałem, planujecie dokupić budynek i wtedy lokalowe warunki wtedy spowodują, że będziecie możliwość mieli więcej dzieci przyjęcia. Czy... Tak, tam jest możliwość, natomiast ten budynek jest, no tak delikatnie mówiąc, mocno zaniedbany i tam jest generalnie, to jest taka przyszłość. Czy na dzień dzisiejszy, gdzie jesteście maksymum państwo 12, tak jak macie w tej chwili? Na dzień dzisiejszy tak. Na dzień dzisiejszy, to przyszłościowa sprawa, tak? Tak, ja myślę przyszłościowa do roku i pół, ja myślę, że tam jest potrzebny generalny remont. No tak, tak jest zrobiony, teraz będzie robiona elewacja okna, no i wszystkie media. Znaczy my cały czas się staramy jakoś troszkę tutaj pospłacać, żeby znowu zaciągnąć, więc to nie jest tak.
tak, że my chcemy zabrać pieniążki z jakichś innych źródeł, bo najpierw to liczymy na siebie, a później, jeżeli jakaś refundacja, nawet z tego programu właśnie Maluch, tylko tak jak mówię, to dopiero w grudniu będę mogła się starać, ale wiem, że nawet wsteczna też jest możliwa, więc coś tam będziemy chcieli jak najszybciej zrobić. No rodzice nawet tych dzieci, które chodzą w tej chwili, no pytają, no zróbcie Państwo przedszkole, no zróbcie obok, na tej przedszkole już zostawimy tych dzieci. No akurat przedszkola zostawiamy, bo są na tej naszej linii, jest kilka przedszkoli, też nie chcemy no tutaj tym dzieciom odbierać, czy może tym przedszkolom odbierać dzieci, może tak? A znowu zrobię. A znowu lukę zupełnie chcemy wyrównać. Pan Procen wam prosił o głos. Proszę Państwa, bo praktycznie nie osiemaliśmy odpowiedzi, czy jest tak, no, z prawnego punktu widzenia jest to możliwe, ale z tej dyskusji rozumiem, że jest to możliwe. Jest. Gmina posiada wszelkie umocowania prawne do tego, aby tego typu przedsięwzięcie wspomóc. Liczba 12 to jest naprawdę mała liczba dzieci. Myślę, że w samej naszej gminie to znalazło się o wiele większe, o wiele większa ilość rodzin, których rodzice chcieliby skorzystać z tego typu możliwości. Zresztą brak żłobków, możliwości opieki przedszkolnej, ale ma już do trzeciego roku życia, a więc przedszkole w Polsce jest ograniczona. Nie wychodzi na to jak na razie, aby w tym kierunku miały iść jakieś bardziej większe środki, no bo program 500 plus tak będzie konsumował tyle, ile będzie. To jest jedna sprawa. Proszę Państwa, jest to bardzo cenna inicjatywa, którą Państwo podjęli i ja uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, aby Państwa wspomóc. Albo właściwie poprzez Państwa dzieci i rodziców, którzy korzystają z tego typu możliwości. Uważam, że w 43-milionowym budżecie gminy Porąbka jest wystarczająca ilość środków, aby pomóc. Pomyliłem się Pani Skarbnik? Nie pomyliłem. Jest wystarczająca ilość środków, żeby tego typu przedsięwzięcie wspomóc. Proszę Państwa, jeżeli damy chociażby 100 zł, to będzie 20% czystego, tak? Bo jeżeli 500 zł jest, to będzie 100 zł. I o tyle mniej będą płacić rodzice, tak? O tyle mniej będą płacić rodzice. To jest, proszę Państwa, 1200 zł na miesiąc. To jest 1200 zł na miesiąc. Raptem albo aż. Na dzień dzisiejszy. No i na dzień dzisiejszy, tak? Wiemy, że nie zanosi się nam na razie na to, aby ilość miejsc u Państwa wzrosła w tym roku. Nie mamy również informacji o tym, żeby jakaś innego typu firma ludzie wzięli i zamierzali tego typu placówkę otworzyć na naszym terenie. Proszę Państwa, 1200 zł to naprawdę nie jest dużo. Ja nie chcę wskazywać do tej pozycji w budżecie, z których te 1200 zł można zabrać. Ja uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie i ja składam wniosek o przygotowanie uchwały właśnie w kwocie 100 zł na nieco wzrostu. Stać nas na to bez jakichkolwiek problemów. Dziękuję. Może tutaj zapytam Panią Skarbnik, jako widz. Ale odnośnie tego... Ale właśnie odnośnie... To proszę. Dziękuję bardzo. Tego wniosku pana Koce. Proszę bardzo, pan Cigarczyk. Ja się bardzo cieszę, że wszyscy tak chórem i zgodnie, co się nieczęsto, proszę Państwa, zdarza, są zgodni, że to jest wspaniała inicjatywa i dobrze, że się pojawiła. Osobiście bardzo mnie cieszy, że akurat w Bujakowie, choć ręki do tego w żaden sposób niestety nie przyłożyłem. Natomiast wszyscy tutaj mówią o tym, jak bardzo ich to cieszy, a ja bym tak prosił konkretnie, to znaczy, czy rzeczywiście rozmawiamy o takiej kwocie, jak wspomniałem Radny Kocęba, czy rozmawiamy o kwocie większej, bo zanim jeszcze to Państwu mi odpowiedzie, bo tak myślę przede wszystkim, że Pani Skarbnik i Pani z zespołu, to jeszcze pytanie do Państwa. To Państwo, uruchamiając ten grup dziecięcy, opieraliście się już o pewną inwestycję, która funkcjonowała, tak? Tak. I mimo tego, że mieliście już w pewnym sensie rozbudowane zaplecze pod tym kątem. To ile Państwu zajęło uruchomienie tego rubusia? W sensie czasowo, czy to była kwestia pół roku, więcej, mniej?
To znaczy u nas praktycznie to od razu można powiedzieć z marszu poszło. Ale to dlatego, że mieliście pełne zaplecze, tak? To znaczy dlatego, że mogliśmy zaadoptować piętro, trzecie, drugie piętro, czy trzecie piętro, czy kondygnację poddasza na te pomieszczenia, wyposażyć to. No i tutaj ten odbiór, no, który, gdzie musieliśmy przeróbki akurat tam zrobić i tą klatkę oddymiającą zabezpieczyć w pełni oraz drzwi przeciwpożarowe. Także generalnie no, tutaj no, pokryliśmy, że wszystko z własnych środków i można powiedzieć, to była tylko kwestia tego wykonania technicznego, więc to był moment. Pani mąż wspominał, że jeśli chodzi o ten drugi budynek, to Państwo przewidujecie no, co najmniej rok na około powiedzmy, w zależności od możliwości oczywiście, tak? Na uruchomienie tego kolejnego oddziału, bo ja nawiązuję do tego, co powiedziała pani księgowa, że no jeżeli uchwała, to już będzie obejmować wszystkie podmioty, które chciały tego typu działalność u nas prowadzić. Jeżeli się zwiększy liczba dzieci przyznane na dziecko, to musimy... Ja to rozumiem, tylko że nawiązując do tego, co pani mówią, a nie sądzę, żebyśmy mieli w tej chwili na terenie gminy inny obiekt, który byłby tak być z marszu przystosowany poza przedszkolami, które są wypełnione maksymalnie. Więc ja myślę, że nie ma aż takiego niebezpieczeństwa, że akurat w tym roku, akurat u nas na naszej gminie pojawi się państwa w środku z tego oczywiście, tak? W rozumieniu konkurencji, tak? Więc ja myślę, że tutaj jednak cały czas krążymy wokół czy to przykładowej kwoty podanej przez pana radnego Kocębę, czy nawet kwoty rzędu 200 zł dopłaty do dziecka i tak to będzie mowa o kilkunastu czy kilkudziesięciu tysiącach. Jeżeli się mylę, to proszę mnie prostować. I tylko do pani od razu pytanie od takiej strony formalno-prawnej. Rozumiem, że tą uchwałę możemy podjąć jako uchwałę obowiązującą do końca bieżącego roku. Tak, to znaczy my musimy, bo żeby... Nie chodzi mi o to, że to nie ma być uchwała na wiele lat, tylko my możemy... Ona nie może być nawet na wiele lat, na pierwszą, bo jest to termin, my się, znaczy Rada Gminy musi się zabezpieczyć na przyszłość w ten sposób, że tak jak przedszkola prosząc o dotacje składają nam wnioski z liczbą dzieci do końca września po to, żeby zaplanować w budżecie przyszłego roku te wydatki. I to będzie, gdyby taka uchwała była podjęta w tym roku, to będzie jakby ewenementem, ponieważ my musimy tam zapisać, że ten termin jakiś jest szczególny, wyjątkowy i jakby albo no, no, na pewno nową, prawdopodobnie nie jestem akurat w tej sprawie, bo my musimy ten termin sobie zabezpieczyć dla rady, żeby nie być, bo 12 dzieci, no to powiedzmy tu państwo, czy tam kwota, no można to, nie wiem, czy można, czy nie można, to od państwa woli i od finansowych możliwości budżetu gminy zależy, ale gdy pojawią się następne podmioty, a mogą się pojawić, to żebyśmy nie byli zaskoczeni, my musimy sobie termin określić składania wniosków i zawiadamiania organu Rady Gminy, żeby była Rada Gminy przygotowana do odpowiedniego budżetowania. No tak, ale ja rozumiem, że powiedzmy w tym roku będziemy w tym terminie do 30 września również zorientowani co do potrzeb tego typu podmiotów, prawda? No bo będziemy musieli sobie to w tej uchwale jakoś zapisać. Wtedy ten temat jako dopadza nas, proszę państwa, na jesieni wróci, że wtedy będziemy odpowiadać na pytanie, mamy tyle dzieci, ile możemy w związku z tym przyszłorocznym budżecie wygospodarować. A myślę, że tą sytuację pani jest na tyle nietypowa, jest to pierwsza taka placówka na terenie naszej gminy, że myślę, że powinniśmy też i to zrobić. Ja wiem, że pani skarbnik bardzo nie lubi takich sytuacji, kiedy się takie wydatki niespodziewane nic to stąd, nic to stamtąd pojawiają, ale ja myślę, że no, wszyscy rozumiemy, że inicjatywa jest zupełnie nowa, jest nietypowa. Nie uderzyło tutaj w wypowiedzi państwa przede wszystkim to, że no, państwo to wszystko własnym sumtem, tak? Nie czekając na nikogo innego, tylko inwestując swoje, mogę się tylko domyślać, że nie małe środki i jeszcze więcej czasu i nerwów do tego. Więc może teraz w końcu pani skarbnik coś tam odpowie. To jeszcze ja przepraszam, też tutaj wejdę, jeżeli to też by miało znaczenie na przyszły rok, bo jeżeli rzeczywiście nam by się udało w ciągu tego roku też to piętro zagospodarować,
dokładnie tak zrobić, bo tam akurat jest taka sytuacja w tym budynku, że klatka jest niezależna od parteru i piętra. I akurat tam byśmy chcieli to docelowo na piętrze zrobić, a że dach już zrobiliśmy, więc to jest najważniejsze, że się na głowę nie będzie lało. Jeżeli uda nam się to w ciągu roku zrobić, to generalnie my możemy tą kolejną grupę, nie wiem, od lutego przyszłego roku, nie wiem, tak zakładam akurat, że może to być robić. Nie wiem, czy się uda, ale jest to... Znaczy, na jedyne, co my możemy prosić oczywiście, bo Państwo prowadzicie własną działalność, prawda? Więc my tutaj nie możemy w żaden sposób Państwu narzucać, zresztą tak jak Pani powiedziały, no nie ma znaczenia, skąd są te dzieci. Tak? My możemy jedynie sugerować, aby w jakiś tam sposób specjalny, czy może w pierwszej kolejności traktować jednak dzieci z naszej gminy, bo to wynika, no... Ale to tak naturalnie jest u nas, więc... Ja się domyślam, bo to wie Pani, tam tylko i dzieci jest gdzieś tam przywożone, to jest niewielka część tych, które są już w ogóle. Tylko, że proszę nas też zrozumieć, bo odpowiadamy przed naszymi podatnikami, którymi są mieszkańcy gminy. Więc no chcemy też umieć im uczciwie powiedzieć, tak, dotujemy, ale dlatego, że jednak większość tych dzieci jest z naszego terenu, prawda? Ale to jest świetny przykład, że przepraszam sobie te słowo, właśnie tutaj akurat pani przyszła pracująca tutaj w urzędzie, której no chwileczkę nie dostała się tylko wiernicy do przedszkola i ona przyszła jako ostatnia, ale jest wpisana no, powyżej tych dzieci, które akurat no, z chęć się zgłosiły, więc nawet choćby z tego tytułu to my rozumiemy, że gdy jednak... Czyli to już Państwo robicie. No, czyli to już to tak po prostu bez... Na pewno odgórnie, na całym stylu. Dziękuję bardzo. Pan Sobiak prosił. Jeszcze? Znaczy nie, no pojadę... Dzielimy skórę na niedźwiedziu. Może Pan Sobiak jeszcze i Pan Skarbnik, ponieważ jestem zaskoczony tym tematem, tylko to wcześniej były materiały. I składam wniosek, żeby ten temat odłożyć do następnej komisji. W międzyczasie rozeznamy sprawę, jak to będzie wyglądało. Zamyślmy się skarbnik. Innymi stanami. A Pani Skarbnik? A ja się będę upierał Pani Skarbnik. Bo... Jako Pani Skarbnik. Ale trzeba ją dopuścić do głosu. No, proszę bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, myślę, że tu zostało wiele powiedziane, a w zasadzie to już wszystko w tym temacie, nie ma co się powtarzać. Państwa wolą, większości wolą jest, żeby przygotować uchwałę zmieniającą budżet, która pozwoli na dotowanie na razie tej garstki dzieci, bo na razie o tej ilości dzieci mówimy. Uchwała proponuje, żeby była przygotowana merytoryczna uchwała też na określony czas, żebyśmy potem się zastanowili, jeśli by tych dzieci czy tych placówek przybywało. A ta kwota, o której mówiliście Państwo, mówimy tutaj, no to przecież faktycznie nie załamie budżetu. Tylko mamy pytanie, bo... Bo jeśli budżet załamie, to na pewno decyzja ministra finansów. No właśnie. Mamy jeszcze pytanie, bo są wszystkie tutaj, które uchwały, żeśmy tam próbowały podpatrzyć, one rozdzielają żłobek osobno, klubik dziecięcy osobno, więc przeważnie żłobek, ponieważ tam jest, dzieci przebywają w żłobku 10 godzin, jest tam z możliwością przedłużenia w klubiku dziecięcym do 5 godzin, więc nie wiem, czy Państwo sobie życzą też zróżnicowania tej kwoty, że ma od żłobek godzin przebywania dziecka z zakresu jakby opieki o to chodzi, bo czy są różne uchwały, kosztuje więcej, są albo uchwały, które przyznają, powiedzmy, tak jak Pan powiedział, 100 zł na dziecko bez względu na to, ile ono przebywa w danej placówce, albo są uchwały, które określają godzinową stawkę, 8 godzin, 70 zł, albo złoty. No to ja taki przykład tylko rzucam. Więc od liczby godzin... U nas nie ma równą stawkę, bo wszyscy pracują w Proszę Państwa, słuszna uwaga, proszę Państwa, bo tutaj mamy 10, a to 5 godzin. Poczekajcie. Ale Panie Przewodniczący, to mały grup, w którym dzieci tak są 9 godzin. Znaczy, ale właśnie zapisy w ustawie, bo nie ma tutaj akurat pani naszej prawnik, więc nie do końca wiemy, czy... Bo tak, w żłobku dzieci mogą przebywać 10 godzin z możliwością przedłużenia i rodzice wtedy ekstra za każdą dodatkową godzinę płacą. Natomiast w klubiku dziecięcym 5 godzin i tutaj w tej ustawie nie ma możliwości tego przedłużenia, więc ja nie wiem, no trzeba by pani prawnik po prostu... Czy to jest niedopowiedziane, jaka jest interpretacja tego, żeby... Bo pani ma klub, tak? To jest klub dziecięcy. Tylko, że pani mówi, pani mówi również, że
że są i takie uchwały, prawda? Ale są takie, które nie różnicują tego... Znaczy ja nie spotkałam. To znaczy mówimy o dotowaniu żłobków, ale tutaj się pojawiają dwie jakby formy opieki, klubik dziecięcy i żłobek. I one się rządzą troszkę innymi prawami. Czy inne są wymagania? Ja to rozumiem, tylko że zastanawiam się cały czas, czy my koniecznie musimy tak ten temat domknąć przy tej uchwale. Na razie docelowo dziękujemy pod kątem klubu, a we wrześniu będziemy się zastanawiać nad tym, co zawsze, że na przykład dla żłobka chcą Państwo ileś, dla klubików dziecko ileś, bo nie podejmą Państwo drugiej uchwały, jeżeli no powiedzmy ten żłobek się kiedyś tam ewentualnie pojawi. Ja cały czas rzucę właśnie tym słowem o tym żłobek, ale fizycznie też oczywiście nie ma właśnie klub dziecięcy. Dalej będziecie tak samo nazywać. Jeżeli Pani na przykład zmieni formę działalności z klubiku na żłobek aktualnie, a automatycznie jakby Pani skoczył, to powiedzmy, jeżeli Państwo to uchwalą, to wyższe finansowanie. Proszę Państwa, są dwa wnioski, bo tutaj rzeczywiście, jak teraz Panie mówią, bo dwa tematy mamy, prawda, kluby, a żłobek, prawda? Żeby to naprawdę zrobić. Ale w jednej uchwale. Ale w jednej uchwale. No, ale muszą być w jednej uchwale, czy nie muszą być? No muszą być, bo to musi być takie formy. Bo myśl, jeżeli już Państwo będziecie podejmować uchwałę, to po co się jak gdyby rozdrabniać na dwie rzeczy, jak w jednej uchwale można zawrzeć wytyczne co do klubiku i co do żłobka, bo niewykluczone, że Pani po pewnym czasie działalności klubiku zechce zamienić swoją firmę na żłobek i ta uchwała nie będzie trzeba podejmować następnej, będzie funkcjonował już ewentualne dotowanie na podstawie tej jednej. Tylko w jednej uchwale może być to właśnie. Może. Tak, tylko że po pierwsze to jest kwestia merytoryczna do oceny przez panią prawnik. Po drugie przypominam tylko Państwu, że w przyszłym miesiącu będziemy mieć kolejną komisję przedsesną, na której ewentualnie byśmy tą uchwałę podjęli. Tak, tak. Więc ja myślę, że spokojnie wtedy jest czas na temat dyskusji co do merytorycznej zawartości tej uchwały i jak to zrobić, żeby ona była w miarę uniwersalna. Natomiast dzisiaj powinniśmy podjąć decyzję, czy popieramy tą inicjatywę, czy też jej nie popieramy. No właśnie, czy popieramy? Więc tutaj jest... A tak jak Pan mówi, ja na przyszłą komisję przygotować i ze strony prawnej. No i to jest to, co no oczywiście, że tak. No przecież nie, Panie Kocenba, poprzymuje Pan ten wniosek? Tak, proszę, oczywiście. Proszę, jeszcze raz zredagować ten wniosek. Ja wnioskuję o tym, aby udzielić Państwa wsparcia w zakresie prowadzenia żłobka, albo pamiętam jak to nazwiemy, prawda, w tej chwili klubu dziecięcego w wysokości 100 zł miesięcznie na dziecko. I drugi wniosek jest Pana Sopiaka, żeby Pan tutaj już zasugerował Pan Radny Filarski, też żeby to przełożyć na następną komisję. Nie. Proszę mieć dla niej. Nie. To taki decyzja. Ja się wypowiedziałem decyzję. Dyskusja na następnej komisji. Że ocena merytoryczna projektu uchwały nastąpi podczas następnej komisji. Natomiast dzisiaj powinniśmy podjąć decyzję, czy dajemy, czy nie dajemy. Trzeci wniosek. To jest bardzo proste. Znaczy, no nie, to jest same. Chodźmy do tematu. Do tematu. No Pan sobie, proszę zareagować wniosek. Ja wnioskuję, żeby odłożyć ten temat do następnej komisji, a w międzyczasie przygotować uchwałę, zorientować jak to wygląda prawnie, żeby to było wszystko jasne, a nie już dzisiaj będziemy podejmować jakieś decyzje. Daję pod głosowanie wniosek, proszę pierwotności Pana Kocenby, czyli namieszanie. To jest namieszane. Namieszane jest, bo nie ma pomocy namieszane. Pana radnego Sopiaka jest namieszane, no nie inaczej. Dzisiaj mieliśmy odpowiedzieć na pytanie, czy dajemy, czy nie, a to w jaki sposób to... A w jaki sposób, jaką kwotę? Jaką kwotę też może wnieść? A to wszystko jest dajemy. A może tam 200, nie? A
Znaczy, kwotę podnosimy. Przepraszam, daję pod głosowanie propozycję pana radnego 100 zł. Nie, 100 zł i na dziecko. Na dziecko. Ale chłopnia czy cały dzień. Mówię, odnieście to wszystko do następnej komisji, będziemy zorientowani. Tu mówisz, że co? Godzina, to jest 10 godzin. Ale tutaj panie, przecież pani księgowa i pani dyrektor powiedziała, że to może być ujęte w jednej uchwale, tylko oddzielone, prawda? No i co, na 80 na 120. To będziemy dyskutować na przyszłej komisji. Ja mówię, odróżmy to do następnej. Wniosek pana Kocęby daje pod głosowanie. Kto jest za wnioskiem? Proszę jeszcze raz. Nie można. Mówił pan, trzeba jeszcze raz? 100 zł na jedno dziecko. Propozycja 100 zł na jedno dziecko. Czy siedzi 5 czy 10? Czy siedzi? Ogólnie. Kto jest za przyjęciem? Ciszej, proszę państwa, proszę pana Kocęby. Kto jest za przyjęciem wniosku pana Kocęby? Proszę o poniesienie ręki do góry. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 osób. Za. Kto się wstrzymał? 3 osoby. Kto jest przeciw? Nie ma 14 obecnych. Czyli wniosek przeszedł 11 na pusta. No, proszę państwa, no, będziemy dyskutować na przyszłej komisji. Kosztem czego, jeżeli zdecydujemy, to kosztem budżetu czego? Zaznaczyć, proszę się zastanowić nad tym projektem uchwały, bo pani księgowa przecież chyba nie będzie nam narzucać, z jakiego to mamy paragrafu, no nie. No zamierzam. Ja też muszę paragrafu narzucić. Komu weźmiemy, a damy tutaj. No zobaczymy, co będzie, no, będzie następna komisja, będziemy dyskutować. Dziękuję bardzo, przechodzimy do następnego tematu, proszę państwa. Sprawozdanie za 2015 rok wysokości średniej wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Państwo ucieka, to serdecznie państwu dziękujemy. Dziękujemy za uwagę. Proszę cierpliwie, proszę czekać. A na przyszłość naprawdę proszę pamiętać o terminie składania takiego wniosku. Oczywiście, oczywiście. Zapoznaję się z tymi przynosami. Dziękuję. Zapraszamy do studia. Do widzenia. Do widzenia. Drugi, następny punkt, sprawozdanie za 2015 rok z wysokości średniej wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Porąbka. Dostaliśmy, proszę państwa, w materiałach zestawienie stopień awansu zawodowego wysokości wynagrodzenia. Czy tutaj chciał ktoś zabrać głos, zabierze głos pani księgowa czy pani wiceprezes? Czy są pytania, jakieś niejasności? Znaczy, no mogę parę słów. Proszę bardzo. Państwo otrzymaliście tabelkę taką, jaką wymaga ustawa o systemie oświaty, jaką przesyłamy do Regionalnej Izby Obrachunkowej i jesteśmy w obowiązku przekazać przewodniczącemu Rady Gminy. No tu z tego wynika, że nauczyciele stażyści w tym roku otrzymali jednorazowy dodatek wyrównawczy i otrzymali nauczyciele mianowani. Ja może powiem, skąd się to... Nie są to kwoty duże, jak państwo widzicie. Udaje się tą politykę w miarę jakoś prowadzić tak, aby nie styczeń nie był szokujący dla budżetu oświaty. Cały czas jakby no nie tylko no, głównie samorządowcy jakby mają uwagi do tego jednorazowego dodatku wyrównawczego w tym sensie, że jest to tego typu dodatek, gdzie należy się każdemu nauczycielowi wynagrodzenie w określonej wysokości bez względu na to, jak pracuje, czyli powiedzmy jest lepszy lub gorszy i bez względu również na to, jaki ma poziom wykształcenia. I tu na przykład jest taki dobitny właśnie przypadek u nauczycieli mianowanych, gdzie są cztery osoby, które nie mają wyższego wykształcenia i gdyby tylko ci nauczyciele byli wykształceni na poziomie wyższym i musieliby osiągać taki dochód, jaki tutaj jest określony wymogiem ustawy, to nie byłoby tego wyrównania dla tej grupy zawodowej.
Stąd tylko się to wzięło. Natomiast u nauczycieli stażystów są to, pojawiły się nam nowe klasy pierwsze. Jeżeli w poprzednim roku udało się zagospodarować dosyć dobrze kadrę, która funkcjonowała na szkołach podstawowych, to w tym roku kolejne półrocznika, które doszło, już trzeba było przyjąć nowych nauczycieli. Są to nauczyciele stażyści, nowi, bez stażu pracy, bez wszelkich dodatków, którzy zarabiają tam określoną przez ministra edukacji narodowej stawkę zasadniczą. A inna ustawa mówi, że oni tam muszą zarobić tyle, a tyle. I stąd ten dodatek wyrównawczy dla tej grupy zawodowej. Dziękuję bardzo. Czy są? Proszę. Zadam pytanie do tego dyrektorii. Mhm. Czterech nauczyciela, jakbyś pytał, że jest rozdzielone czterech nauczycieli bez wyższego przyszłego. To są, wiesz, niech mi pani uwierzy, to są panie, które pracują już prawie 30 lat. To nie są osoby, które zostały przyjęte do pracy nawet w okresie 10-letnim. Są to osoby, które funkcjonują w oświacie już odkąd ja pracuję. A pracuję 27 lat tutaj i te panie już pracowały i muszą dopracować do emerytury. Mają prawo być na takim poziomie wykształcenia i wykonywać swoją pracę, więc no muszą dotrzeć do kresu pracy. Chciałabym zapytać w takim razie, ponieważ od okresu, jak jestem radną, to słyszę zawsze takie właśnie utyskiwanie na kwotę, którą musimy wypłacać w ramach owego wyrównania. No w tym roku nie było nic na ten temat. Wiem dlaczego, ponieważ kwota ta jest stosunkowo niska. Tak. W porównaniu z poprzednim rokiem i również z dwa lata wstępu. Proszę mi powiedzieć, jak udało się uzyskać obniżenie tej kwoty, czyli jakie mechanizmy kształtują te kwoty, że nie trzeba wykładać tych No, głównymi mechanizmami to jest niezatrudnianie, to są takie, to jest, każdy kij ma dwa końce, bo albo dajemy pracę nowym osobom i zatrudniamy na części etatu, albo utrzymujemy stan zatrudnienia taki, jaki jest i w miarę możliwości dajemy godziny ponadwymiarowe. I wtedy te godziny ponadwymiarowe jakby wchodzą w ten pułap wynagrodzenia dla danego pracownika i wtedy nauczyciela i jak gdyby no, ta jego pensja brutto z godzinami to jest wyższa pensja niż gdyby był zatrudniony na 3/4 etatu i ktoś tam powiedzmy na 1/4, bo wtedy pojawiają się dwie osoby nieosiągające wynagrodzenie określone ustawą zamiast jednej, która tam powiedzmy zarabia tyle, ile trzeba lub jeszcze dużo więcej. Oprócz tego mamy możliwości regulowania tych wynagrodzeń dodatkiem motywacyjnym, bo to są jedyne rzeczy, które leżą w gestii samorządu, gdzie można dodatek motywacyjny zwiększać lub zmniejszać lub wychowawstwo, bo reszta jest ściśle określona przez statki ministerialne. To znaczy cały etat plus godziny ponadwymiarowe. I który dostaje dodatek motywacyjny. Wyrabia tą normę. Natomiast ten, który ma goły etat, nie dostaje dodatku motywacyjnego, ma traci, tak. Ponieważ nie dostaje również. Tak, ale potem już na koniec jest to jakby uśredniane i to nie dostanie ten nauczyciel, który nie wyrabiał normy, tylko cała grupa zawodowa. I ten, który nadrabiał, i ten, który nie dorabiał. Dziękuję. Czy jeszcze, proszę państwa, są jakieś pytania, niejasności do pytania? To dziękuję bardzo. Ja mam do pana pytanie w ramach wolnych wniosków. No to wolne wnioski przechodzimy zaraz. No i proszę państwa, właśnie przechodzimy do punktu ostatniego naszego posiedzenia wolnego. Proszę bardzo, pan doktor. Najdłuższy pytanie. Pani wnioskami zajmują, ale są w stanie dzielić jakieś podstawowe informacje w zakresie opieki przedszkolnej, jak to będzie wyglądało w następstwie zmian, jakie zostały podjęte.
interpretacja, czy tam do końca lutego rodzice dzieci, które umieszczają do przedszkoli, mogą złożyć taką informację o kontynuacji. Także ja myślę, że w ogóle o wolnych miejscach to będziemy wiedzieć dopiero gdzieś początkiem marca, bo szczerze mówiąc znamy rodziców, którzy mają dzieci 6-letnie i wahają się, czy posłać dzieci do szkoły, czy zostawić je w przedszkolu. Tutaj panie z przedszkoli organizują spotkania, no próbują jakoś pomóc rodzicom, nie naciskając absolutnie, próbują im pomóc w decyzji, więc my myślę gdzieś no do końca marca będziemy wiedzieć de facto, ile my potrzebujemy tych miejsc, jeżeli spłyną wnioski rodziców o przyjęcie do przedszkola, bo też nie wiadomo, czy dzieci 3-letnie będą wszystkie chciały przyjść do przedszkola, czy będzie ich tylko troszkę, także staram się jakoś to tam monitorować, no, ale na dzień dzisiejszy nie wiemy po prostu nic. No wiemy z nieoficjalnych informacji, mamy, które przychodzą, mimo że dzieci zostawiają przedszkola, że dzieci idą do szkoły. Na pewno, proszę Państwa, będzie problem w naszej gminie. Z organizacyjnego punktu widzenia, co by było najkorzystniejsze? Znaczy, jeżeli by trzeba było, to już z takiego doświadczenia może i z rozmów, jeżeli byśmy chcieli objąć, bo my będziemy zmuszeni chyba za rok albo za dwa objąć dzieci opieką przedszkolną za rok 3-letni, więc wiadomo, że lepiej działać wcześniej, żeby nie być zaskoczonym sytuacją, więc no najlepiej by było, gdyby rodzice zechcieli posłać 6-latki do szkoły podstawowej, do pierwszej klasy, ale wiemy, że nawet rodzice dzieci, które sobie doskonale radzą, nie są skłonne aż tak bardzo ku temu, ponieważ jest im wygodniej w przedszkolu. To jest, no tutaj jest dziecko zaopiekowane od rana do popołudnia, to jest takie normalne, jest w swojej grupie rówieśniczej, do której już przyzwyczaiło się. No nie jest to tak, że rodzice hurra, dobrze, idziemy do pierwszej klasy. Finansowo gmina lepiej wychodzi na, że tak kolokwialnie powiem, na uczniu, bo subwencja na ucznia jest dużo większa niż ta dotacja, która przychodzi na przedszkola. Na to nie mamy żadnego wpływu. No na to nie mamy wpływu, ale... Bo i to jest tylko i wyłącznie decyzja rodzica. On to musi dobrowolnie jakby zadeklarować. To robimy. I robimy. Dziękuję. Pan Fielacki, proszę. Ja nie myślałem apelować z całym szacunkiem do pana radnego, bo ja się cieszyłem bardzo, że moje dziecko było ostatnim rocznikiem, który nie został zmuszony do tego wariactwa, które się stało. I zdania tutaj nie zmieniam rodzicami, z którymi rozmawiałem, wujakowi, bo wujaków chciałem zapytać konkretnie. Większość jednak deklaruje chęć posłania swoich dzieci do przedszkola, a nie do szkoły. I w związku z tym ja mam, nie ma pani dyrektor, ale ja ostrzegam pani. Pani powiedziała, że są gotowe na pytania, więc zapytam, czy bierzecie Państwo pod uwagę, że to, no pana wójta nie ma, ale to pana wójta też o tym kierunku. Czy Państwo bierzecie pod uwagę rozwiązania, w którym była zerówka w szkole, dla kobiet konkretnie? To znaczy, no tu pojawia się problem. No właśnie. Ponieważ ustawa o systemie oświaty znowelizowana, która wprowadzała nam tą powszechną opiekę przedszkolną, mówi o tym, że oddziały zerowe, tak zwane te zerówki w przedszkole podstawowej mogą w obecnej, bo one funkcjonowały jako oddział przedszkolny, pięciogodzinny, tam szkoła w Ujakowie sobie radziła, ponieważ były one na świetlicy osobno lub na świetlicy integracyjnej, były zaopiekowane, nie było problemu, ale taki twór jak zerówka w szkole kończy swoje prawne bytowanie do 31 sierpnia 2016 i z mocy ustawy, jeżeli by w szkole w Bujakowie funkcjonowała dalej zerówka, ona już nie funkcjonuje, ale przypuśćmy, gdyby była, to z mocy prawa zamieniłaby się w oddział przedszkolny i Rada Gminy musiałaby podjąć uchwałę zmieniającą, chodzi o to, że sieć szkół i chodzi o to, że nie byłby to zespół szkół w Bujakowie, tylko musiałby to być zespół szkolno-przedszkolny. Tylko to jest tak, pani Stanek mówi, to jest taka
zmiana nazwy, tak? Zmiana nazwy. Tak, tylko że zerówka to jest, wiecie Państwo, 5 godzin. Była. Natomiast przedszkole to jest według deklaracji rodzica. Jak rodzic zadeklaruje 9 godzin, to trzeba mu zapewnić opiekę na 9 godzin. Zgadzam się całkowicie, tylko że my stoimy przed dylematem następującym już w tym roku, a już na pewno w przyszłym roku. Co ci rodzice mają z tymi dziećmi zrobić? Do mnie zwrócił się rodzic z pytaniem następującym. Mamy 25 dzieci w oddziale w Jakowie. Jest 12 dzieci na liście rezerwowych, tak? Ja może odpowiem, bo już troszkę wyprzedzałem, bo już z projektantem byliśmy w szkole w Bujakowie i trwają przygotowania do opracowania dokumentacji, gdzie w miarę można powiedzieć niskim, to i tak będzie stosunkowo wysoki koszt, przekształcić to właśnie w taki oddział. Bo ten budynek pozwala na takie ruchy, jeśli chodzi o tą całą architekturę, gdzie można po prostu wydzielić po prostu te pomieszczenia i stosunkowo właśnie takim w miarę nakładem uzyskać te po prostu miejsca, które i tak na pewno będzie za mało, natomiast coś po prostu musimy robić w tym kierunku i to już po prostu do tego się przygotowujemy. No to mnie pan chce uspokoić, natomiast jeszcze jak już będę cały czas pytał, żeby swoje własne wątpliwości dodać. Pod względem zmiany tej systemowej, tak? Czy kiedy my ewentualnie przygotowali się, pamiętam, że te uchwały były podejmowane właśnie na początku roku. Jeżeli by miały zacząć działać od września. O to pytam. Czyli jeżeli w tej nowej formie... Ale siedzisz zostawiona, czyli żebyśmy zostawili Bujaków jako w sieci. Tak. W zeszłym roku jeszcze Państwo podjęli uchwałę o sieci, że zostaje Bujaków w sieci. Nie ma żadnego problemu. Tutaj nie ma problemu żadnego. No, czyli teraz tylko ocena... Trzeba tylko nabór ogłosić. Ja zobaczę nabór. Panie sekretarzu, to nie będzie czas na ogłoszenie. Sami nas znajdą i to do was. Nie, ale prawnie musi być nabór ogłoszony chyba do końca marca, czy jakoś tak to wygląda terminowo, do tego przedszkola. Pojawia się termin, tak? Czyli... No musi się pojawić termin do naboru. No nabór też musi być według kryteriów, które też Państwo uchwaliliście. No, także to prawnie musi być. Czyli jeden słowem musieliśmy w przyszłym miesiącu podjąć decyzję, tak? Ale ona już, o ile wiem, znaczy o naborze? Nie, o naborze nie. Jeżeli tutaj zapadnie decyzja, że oddział w Bujakowie będzie, to po prostu pani dyrektor, czy tam jedna, czy druga, bo nie wiadomo, czy to w przedszkolu, czy w szkole, to po prostu ona sobie sama już własną. I ten oto właśnie nabór po prostu, oto 20 będzie osób więcej. O szkole. Dobra. Wszystko? No proszę pani, tak, jeszcze pan się rozwija? Proszę Państwa, bo tak zaspokojony, że... Słuchajcie, pozwólcie sobie, że ja sobie udzielę głosu, bo proszę Państwa, na pewno w przyszłym roku mam wielki problem w gminie Bzkoszyn. Bo ja jako śmiertelny obywatel, śmiertelnik, normalny człowiek, nie rozumiem tego. Jeżeli wprowadzili uchwałę o 6-latkach nową, to dlaczego nie usunęli tej, co weszło już wcześniej, że samorząd ma od 2017 roku, nie mylę się, obowiązek 3-latkom zapewnić miejsce w przedszkolach? No to jest dobra zmiana, panie przewodniczący. No dobrze, ale panie radny, ale ja mam rozeznanie na przykład o wnuku przedszkolu, to tylko 6-latków obecnych idzie do pierwszej klasy po roku. I to w każdym sołectwie wyskoczy bardzo wielki problem przedszkola. Że te 6-latki zostają, a 3-latkom będziemy musieli zapewnić. Co będziemy robić wtedy? Właśnie, pani minister oświaty stwierdziła, że są miejsca wolne w przedszkolu. A zwłaszcza w publicznych. No, to ja nie są jej słowa z przedszkola. Nie wiem, czy się Państwo zgodzą, to wielki problem. Zwłaszcza na wsi. Bo jedno drugiemu przeczy. Bo jeżeli w moim odczuciu, jeżeli wprowadzili tę ustawę o 6-latkach, to tą powinien zmienić. A jeżeli nie ma miejsc, to ma samorząd wykupywać miejsca w przedszkolach niepublicznych. Więc popatrzcie na nasze realia, jak to wygląda. Ale myśmy się już na przykład orientowali, bo próbowaliśmy te 3-latki jakoś tam i była mama, która mówiła, że ponieważ z 3-latkami będzie w gminie Porąbka problem, więc wstępnie rozmawiała z panią dyrektor Groszkolandy. I pani dyrektor powiedziała, że oczywiście przyjmie, bo to przedszkole niepubliczne, od nas będzie mieć dotacje, więc nie. Po czym zadzwoniła do mamy i powiedziała, że 3-latek nie zostanie przyjęty, bo oni mają po prostu tyle 6-latków, 5-latków, 4-latków, że nie potrzebują tego malucha 3-letniego, który się trzeba zajmować bardzo. A propos tego, co pan przewodniczący wspomniał, jeśli to ma absolutnie słuszność, to teraz tak sobie pomyślałem, że jeszcze pociągnę pana wójta, zanim już o tym mowa. Czy tam już państwo zastanawialiście się nad jaką, ewentualnie o jakiej ilości miejsc mowa w
chyba lokal szkolny. Około 25, ale myślę, że to dopiero na etapie uzgodnień z sanepidem i tych budowlanych, bo to nie chciałbym też jakoś wiążąco tutaj się... Tylko, że myślę, że walka w zasadzie o każde miejsce w kontekście tego, co pan przewodniczący powiedział, jest dla nas istotna, bo już nie mówimy tylko o tym roku, ale o jakąś tam perspektywie, gdzie będziemy musieli bardzo mocno się tutaj zastanawiać, jak ten problem rozwiązać. Wielki problem. Ktoś z Państwa proszę. Ja może właśnie tego, bo teraz też pytają, nie wiadomo rzeczywiście, ile tych sześciolatków zostanie w tym przedszkolu. Panie Wójcie, odnośnie tej filii przedszkola Czanieckiego na Górnym Czańcu, jeżeli to się okaże rzeczywiście w marcu, że w tych miejsc będzie trzeba więcej, jest taka możliwość, że te miejsca, które tam zostały zwolnione, te pomieszczenia, które zostały zwolnione, będą zaadaptowane na to się dla tych dzieciaków? Oczywiście, że jest taka możliwość, natomiast trzeba zasygnować określony środek. Dziękuję panie przewodniczący. Ja może troszkę z innego tematu teraz zacznę. Szanowni Państwo, chciałem poinformować, że nasz apel odnośnie BDI zatacza coraz szersze kręgi, że tak powiem. Spływają również informacje o posłów, którzy interweniują w tej sprawie, ale również Rada Gminy Kozy wystosowała swój apel. Przekazała go również do ministerstwa i do poszczególnych posłów, także coś się dzieje w tej kwestii. Wszyscy są przychylni, no ale środków nie ma. Jak piszą, nie ma środków, po prostu. To jest jedna sprawa. I druga sprawa, Szanowni Państwo, jeżeli macie nic przeciwko temu, to wyjątkowo w marcu proponowałbym, aby komisja była 17, natomiast sesja 22. Przepraszam, to jest czwartek i wtorek? To jest czwartek i wtorek, tylko że tydzień wcześniej. Chyba, że macie jakieś inne plany. Nie odpowiada większości z Państwa, to... Także ja tyle, dziękuję. Dziękuję Pan. Ja jeszcze chciałem, korzystając z okazji, że jesteśmy w takim forum, można powiedzieć. Wcześniej na którejś z komisji, czy sesji, już nie pamiętam, wspominam o przebudowie drogi wojewódzkiej 948 w kierunku Żywca, ponieważ cały czas trwają uzgodnienia. My tak ten swój koncept życzeń w stosunku do administratora drogi wystosowaliśmy i przyznam, że można powiedzieć, że w 90% te nasze życzenia zostały zaspokojone. Natomiast mam tutaj ze sobą wersję projektu wstępną, którą mielibyśmy zaakceptować. Jeśli ktoś z Państwa chciałby po prostu temu się przyjrzeć, to tutaj służę pomocą, może po komisji można się z tym zapoznać, jeśli ktoś po prostu chce. Ale nie wiadomo, czy wszyscy Panie Wójcie wiedzą, że to poleci odcinek, a w Rządko Wiernic, prawda? Ja myślę, że chyba Państwo wiedzą, że od Ronda do w Kobiernica w kierunku Żywca, tak zwanego zaciera. To jest spacerowo-rowerowa też. Że to będzie chodnik i ścieżka rowerowa. Ścieżka pieszo-rowerowa, 2,5 metra. Też do Żywca? Tak. No bo kiedyś było tak, że starali się autobusy do Żywca, a teraz żeby na rowerach. Tak. Ekologia też. Dziękuję bardzo. Czyli to kto z Państwa jest zainteresowany do wglądu Pana Wójta jest projekt. Kto z Państwa jeszcze ma jakiś temat w wolnych wnioskach? Nie. Jeżeli nie, to dziękuję bardzo i dziękuję za moje...